Cześć, witam. Dzisiaj przychodzę do Was z książką, która ma taką okładkę. Książkę napisał Mateusz Marczewski, a tytuł jej Koliste jeziora Białorusi. Jak widzicie, książka została wydana przez wydawnictwo Czarne, serii, które do tej pory nie znałam. Ale po przeczytaniu tej książki na pewno się nią zainteresuję. Seria nazywa się Sulina. Ukazują się w niej książki historyczne, antropologiczne, proza podróżna, reportaże i eseje. Szeroko pojęta literatura faktu. Tutaj autor, Polak, poeta, pisarz i reporter, wybrał się na Białoruś, aby zgłębić następujący problem. Tożsamość narodowa. Czy Białorusini posiadają tożsamość narodową? Jak ją budują, odbudowują? Jaki mają stosunek do Białorusi jako narodu? Nie państwa, tylko narodu. Już pierwsza rozmowa z starym człowiekiem, którego spotkał, zwróciła jego uwagę na fakt, że będzie to poszukiwanie bardzo trudne, bo ten stary człowiek powiedział autorowi: szukasz czegoś, czego nie ma. Inny rozmówca powiedział: na Białoruś to taka nieudana próba odbudowania narodu. A cóż to jest naród? Naród to jest język. Wiadomo, że dzięki językowi można zachować tę tożsamość narodową. Przykładem są, na przykład, jesteśmy my. A co o własnym języku sądzą Białorusini? Tutejsza mowa była piętnem, które wyznaczało człowiekowi miejsce obok bydła. Żeby trafić do świata ludzi, trzeba było przede wszystkim się tego piętna pozbyć. I tak przez wieki, kiedy Białoruś nie była samodzielnym państwem, tego piętna mieszkańcy próbowali się pozbyć. Ci wykształceni wstydzili się języka białoruskiego i tak jest do dziś. Dziś nikt nie chce studiować filologii białoruskiej na Białorusi, wszyscy wolą mówić językiem rosyjskim, albowiem jakby pod rządami tego kraju Białoruś znajdowała się przez wiele lat. Ale jednak autorowi udaje się znaleźć dowody na białoruską przeszłość. Na przykład rozmawia i dowiaduje się, skąd pochodzą Białorusini. Oczywiście jest to legenda, zupełnie odmienna od naszej. Dowiaduje się wiele na temat duchowości tego narodu, na przykład o kulcie świętej Eufrozyny, która wywodzi się z Połocka, a Połock to, wiadomo, Stefan Batory. Zresztą miasto Połock jest bardzo ciekawe, bo pod nim znajdują się wielokilometrowe lochy. I ten mit lochów, mit podziemi wśród Białorusinów jest bardzo żywy. I dowiaduje się, co on oznacza. Albo woda, czyli te tytułowe koliste jeziora. Woda jest dla Białorusinów czymś świętym, czymś nieodgadnionym. O każdym z tych jezior funkcjonuje jakaś legenda wśród okolicznych mieszkańców, że wśród Białorusinów, zwłaszcza starszego pokolenia, istnieje kult jakiejś takiej magii, świętości, nieoczywistości, szeptuchy mają wiele do powiedzenia. Każde miejsce, które odwiedzą, ma swoją jakąś taką tragiczną, ale też symboliczną i mistyczną legendę i opowieść. Książka bardzo mi się podobała, napisana językiem nie tylko reportażowym, ale również takim poetyckim, odnoszącym się do tradycji literackiej Białorusi, do poezji, no do wszystkiego, co jest takie nieuchwytne, ale jednak istnieje w duchu tego narodu. Te różowe karteczki, które tutaj widzicie, to są fragmenty związane z Polakami, z polskością, bo jak wiemy, przed II wojną światową znaczną część Białorusi stanowiły tak zwane kresy, wschodnie kresy Rzeczpospolitej, takie miasta jak Witebsk, jak Różana, no były miastami polskimi. Dla mnie tym bardziej ciekawe, że w opowiadaniu moich dziadków i rodziców o tamtych ziemiach te nazwy miejscowości się pojawiały, szczególnie Pińsk, z którego moja mama pochodziła, miasto leżące nad Prypecią, gdzie urodził się również Ryszard Kapuściński. A więc Polacy
a Białorusini, Żydzi, Ukraińcy, wielu, wielu narodów wpływy w tym kraju znajdujemy. No i oczywiście realia współczesne, prezydent, edukacja, to wszystko jest w tej książce. Zrobiła ona na mnie, jak już przed chwilą powiedziałam, naprawdę duże wrażenie. Przeczytałam ją z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza właśnie, że jakoś te motywy białoruskie na moim kanale się pojawiają, bo już w drugim filmie pokazywałam Wam książkę białoruskiej pisarki, która nazywa się Natalka Babina i jej książkę zatytułowaną Miasto Ryb, w której to książce woda odgrywa też ogromne znaczenie. Książka ciekawa, polecam i będę śledziła tę nową serię Czarnego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.